Witam serdecznie, to jest Jagalisk Show, szkółka Protosa, prowadzi oczywiście For Ayur. No i mamy kolejny replay nadesłany już przez innego zawodnika, Wally'ego, który wcześniej nadsyłał wcześniejsze replaye. No i wydaje mi się, że potrzebuje wciąż pomocy, jak najbardziej jej udzielę. Zatem zaczynajmy. Oczywiście mapa ponownie, świt po polsku, po angielsku, Daybreak. No i ponownie Protoss kontra Terran. No i zobaczmy tutaj, jak to Wally rozegrał. No i zobaczymy, czy rzeczywiście Xel'Nagi są tak istotne w tej również grze, jak i w poprzedniej. 9 pylon, całkiem nieźle. Bullet Order w miarę zachowany. Oczywiście Chronobus na Nexusa, całkiem nieźle to wygląda jak na początku. No i już za chwilkę pewnie powinien być Gateway. Tak też się dzieje. No i oczywiście kolejna robotnica, kolejny Chronobus na nią. Mapa, jak już wspomniałem, ma takie newralgiczne punkty, mianowicie ten i ten. Od tej strony oczywiście mapy, dzięki Xel'Nadze, daje nam dużą przewagę informacyjną. Mamy już Gateway, mamy Cybernetic Score zapewne. No, nie zbierany tutaj gaz, troszkę błąd, aczkolwiek nie jakiś tragicznie duży. Drugi pylon rzucony. No i widzimy u Terrana oczywiście szybsza troszkę gazownia, szybciej wydobywana. Mamy wall, czyli niepozwolenie wam na scout jego bazy, czyli na musicie się szykować na jakąś niespodziankę. No i co jest też ważne, Wally również decyduje się, jak na razie tak to wygląda, na One Gate Expo. Zauważcie, jak to bardzo jest popularne. Mamy ekspansję, mamy jednego gatewaya, mamy gazownię, całkiem nieźle to wygląda, build order zachowany jak najbardziej, ale jest to oczywiście gra w ciemno w tym momencie, gdyż nie wie, co się dzieje u jego przeciwnika, chociaż ma tutaj robotnicę i nie widzi ekspansji, powinien bardziej safety zagrać, ale oczywiście Terran utrzymuje tutaj Xel'Nagę, no i natychmiastowo widzi, co się dzieje. Tym bardziej, że Wally nie ściąga tej SCV, wychodzi sobie spokojnie Marinesami, tutaj ładnie szykując sobie linię ofensywną na tego Stalkera. No i oczywiście Wally nie powinien go stracić, zelot naprzód, no i atak. Widzimy tutaj Forax jakiś, można powiedzieć, całkiem mocny push all-in. Nie powinien stracić tego Stalkera, on jest bardzo ważny, informacyjny, ofensywny. Tym bardziej, że nie wie, że jego oponent nie gra ekspansji, czyli dość safety otwarcie, jakim jest One Rax ekspansja, czyli jeden barak z szybkim command centerem. Mamy ekspansję u Wally'ego, mamy Forge'a, dość ciekawe zagranie. Na oczywiście prawdopodobne kanony, żeby się wybronić. No ale co jest też ważne, dorzucone kolejne dwa Gateway, czyli wygląda jak na razie wszystko w porządku. No i zauważcie, również Wally decyduje się na skautowanie oczywiście tutaj tych newralgicznych punktów, jakie są tutaj te rampy, aby dowiedzieć się, co się dzieje. Zauważmy, co się dzieje teraz u Wally'ego w mainie. Mamy kolejne robotnice, ciągle produkcja robotnic. Terran zaś wciąż nie ma ekspansji, Wally zapewne o tym wie, tutaj ciągle utrzymuje tą robotnicę przy skanie, to jest bardzo ważne, zatem bez wątpienia potrzebuje teraz masy sentry i taką też tutaj mamy grupkę. No i zauważcie, jaka szybka reakcja Wally'ego jest na informację, jaką daje mu tutaj ta Xel'Naga. Zauważcie, 3, 2, 1, Maruder, hop, 3, 2, 1, sentry również są warpowane, zatem wszystko bardzo ważne, jeśli chodzi o scout. Tutaj oczywiście ten Stalker powinien wcześniej wydostać się stamtąd, gdyż zostanie zabity prawdopodobnie, ale zauważcie również ów tutaj ten pylon, który również daje informacje na temat, czy Terran będzie puszował z tej strony, jeśli straci oczywiście tego Stalkera, zatem całkiem nieźle to wygląda, jeśli chodzi o informacje. Wciąż wie Wally, że nie ma ekspansji Terran, czyli musi się w tej chwili bronić na 100%. No i widzimy tutaj te sentry, one oczekują oczywiście na te całe wojsko, traci tego Stalkera, jak wspomniałem.
utrzymuje te santry, mam nadzieję przy życiu. No, troszkę force field nadrzucony, że tak powiem, niepotrzebnie tutaj ładnie fokusuje tutaj te Marinesy, Marudery, ale nie powinien stracić jak najbardziej żadnej sentry. Mamy dopiero Robotics Facility, oczywiście nie produkowany nic, żaden Immortal pomimo 600 nadwyżki minerałów, ale wie, że tutaj jest najważniejszy w tej chwili Ogar, czyli ogarnięcie tutaj tej rampy, która utrzymuje go jeszcze przy życiu. No i pierwszy force field, drugi force field, trzeci force field, bardzo dobre force fieldy wydaje mi się, nie daje to wizji na Heimgrauda, może sobie spokojnie miażdżyć tutaj z wyższej półki, że tak powiem, te centry. No i widzimy w końcu ofensywne jednostki w postaci Stalkerów. No nie powinien tutaj zmuszać Terana do tego, żeby go przypuszczał, raczej powinien stawiać na defensywę. Kolejne force fieldy, no tutaj troszkę świetnie można powiedzieć rzucony, kolejny również. No i jeszcze jeden bardzo dobry, centry powinny iść do tyłu, gdyż one dostają tutaj hita i tak też robi. Kolejne jednostki tracone, ciągle utrzymuje tutaj rampę. Zauważcie, wszystko zaczęło się od tej Xel'Nagi, która dała mu informację na temat przychodzącego wojska. I co jest też ważne, ta robotnica, która ciągle daje mu informację na temat brak ekspansji Terana. Dlatego utrzymując się przy życiu, mając 1500 nadwyżki, Uoli, nie zapominaj o dostawianiu Gateway o wiele wcześniej, niż miałbyś mieć nadwyżki. Wiem, że w tym momencie skupiony jesteś na defensywie. Jak widać, kolejne dwa kanony dorzucone. No i w tym momencie również nie widzimy żadnej presji od strony Terana. Tutaj wycofany jeden kanon. Wciąż Wally utrzymuje tą robotnicę, wie, że nie ma ekspansji. Ten pylon zda się teraz zdecydowanie. Zauważcie, jaka kolejna reakcja będzie Wally'ego. Widzi tutaj grupkę wojska i oczywiście od razu nastawia tutaj swoją całą armię do tego, żeby bronić się tej rampy. Ona jest zdecydowanie węższa, wystarczą dwa dobre force fieldy, żeby ją zablokować. Zauważcie, ciągle utrzymuje force fieldy przy życiu, centry przy życiu, dając oczywiście sobie czas na doprodukowywanie jednostek, tym bardziej, że ma przewagę ekonomiczną. Kolejne gateway zrobione, 6 gateway, 1 robotics facility, jak najbardziej troszkę późno upgrade'y, ale wciąż utrzymuje się przy swoim naturalu. Przepraszam najmocniej oczywiście. No i widzimy tutaj teraz przede wszystkim buduje swoją przewagę Wally ekonomiczniej. To wygląda, chociaż Terran już ma ekspansję, Wally jeszcze o tym nie wie, ale wydaje mi się, że jeśli będzie chciał wyjść z maina, to będzie się dochodził tutaj tą robotnicą na przeżyje, ale widzi już tutaj te gazownie, czyli powinien się łatwo domyśleć, iż ma tutaj Terran już ekspansję, czyli powinien techować do kolosów. Jak na razie tego to nie wygląda w ten sposób, ale upgrade plus jeden do ataku jak najbardziej jest już w produkcji. Kolejne pylony, kolejne jednostki z Robotics Facility w postaci Immortali produkowane. Zauważcie tutaj, jak bardzo trzyma rampy, aby nie wszedł Terran. No i zauważcie, w jaki sposób tutaj wjeżdża sobie Massive, że tak powiem, dropem do maina Protossa. Wally traci oczywiście ekspansję, ekonomię, ale pozostaje przy życiu, mając większą ilość jednostek. Tutaj ładnie ściągnięty jeden dropship, no i medivac dropship, no i daje mu to wciąż utrzymanie się przy grze, tym bardziej, że ma na pewno lepszą kompozycję wojska od Terana, mając force fieldy, immortale i stalkery, da spokojnie sobie radę. No widzimy tutaj ładne force fieldy, aczkolwiek te już są o wiele lepsze, ginie praktycznie cała armia Terana. No i co jest też ważne, kontynuuje swój push całym swoim wojskiem. Zauważcie, że tutaj utrzymuje ciągle Terran tą Xel'Nagę, widzi co się dzieje, dorzuca kolejne bunkry, ale oczywiście jest to zdecydowanie za późno. Tym bardziej, że 4 Immortale na plus 1 miażdżą po prostu wszystkie budynki, raz, dwa, trzy, nie ma bunkra, chowasz ty. No i co jest też ważne, pomimo straty swojego maina ma dużą przewagę ekonomiczną, gdyż o wiele szybciej zaekspował ekspansję, zatem całkiem nieźle to wyszło, jeśli chodzi o Wally'ego. Wydaje mi się, że najważniejszy moment w grze to była właśnie ta Xel'Naga, dająca mu
szybko informacje na temat skąd nadchodzi wróg i szybka reakcja w postaci zrobienia tutaj sentry, no i tych defensywnych kanonów, które oczywiście nie przysłużyły się do wygrania bitwy, ale jak najbardziej słuszny wybór, aby się wybronić przed puszem terańskim. Zatem wygrana gra Wally'ego, całkiem nieźle to wyglądało, tym bardziej, że ma upgrade'y całkiem o wiele lepsze od Terana. No i zapraszam Was oczywiście na kolejny replay. To jest oczywiście Yggdrasil Show, prowadzi For Ayur. No i to jest też ważne, lajknijcie Yggdrasil Show, co nam bardzo mocno pomoże. Lajknijcie channel YouTube, no i oczywiście ten stream, jak najbardziej subskrybujcie go tam, klikajcie, zapisujcie go sobie jako love, nie jako love bądź like, nie wiem. W każdym bądź razie zapraszam Was oczywiście na następną grę, którą już za chwilkę będę analizował i pomagał Wam w zdobywaniu doświadczenia w StarCraft 2. Serdecznie zapraszam.